Dzień dobry, rano, w Wigilię. Mamy 24 grudnia. A my zatrzymaliśmy się tutaj o 5 rano. Jechaliśmy do Włoch. Byliśmy tacy zmęczeni, że tylko szukaliśmy miejsca, żeby się zatrzymać i trochę zdrzemnąć. I spójrzcie, jakie widoki. Teraz do miejsca przeznaczenia mamy jeszcze z godzinkę czasu, więc ruszamy i mamy nadzieję, tutaj Maciek czyści szyby, mamy nadzieję, że uda się nam zatrzymać w naszym hotelu dwa dni wcześniej, bo właściwie rezerwację mieliśmy na 26, ale wczoraj rozmawiałam z panem i mówił, że nie powinno być problemu, więc jedziemy, zobaczymy, co tam słychać. I ponieważ do hotelu wjeżdża się kolejką linową, a dzisiaj ostatnia kolejka odjeżdża o 14, z tego względu, że jest Wigilia, no to musimy zdążyć. A jest godzina która? Nawet nie wiem. 10:00 coś, tak? Prawie 11:00. Jakoś tak, uwaga, samochód jedzie. Chciałam wam jeszcze pokazać, co się stało z naszym banikiem. Jest tak brudny, cały biały, pokryty solą. A Maciek jeszcze przed wyjazdem się zastanawiał, czy w ogóle go myć. I zdecydował, że nie. Tylne koła są, że... tak. Jest, będzie widać. Jest cały, dosłownie czarno-biały, takie zacieki. Mieliśmy... No niestety wczoraj jechaliśmy długi kawałek za tirem, który nam tak właśnie chlapał straszliwie. Kółeczka są po prostu białe. Już teraz się ładujemy i jedziemy dalej. Może tutaj w środku Lucy już zjadła śniadanie. Dzisiaj cały czas mamy włączone Webasto. Dzień dobry pani. Jak pani spała? Jedziemy dalej. Pani siedzi pod Webastem, bo się grzeje, bo jej jest zimno. Ma 3 koce i sweterek, ale później jeszcze ubiorę jej kurteczkę. Będziemy wychodzić. I... no i tyle, tak to wygląda. Już wczoraj naprawdę musieliśmy się szybciutko zatrzymać, bo no jechaliśmy, na promie niewiele spaliśmy. Jakoś tak, nie wiem, nie mogliśmy. Tutaj. Więc byliśmy bardzo, bardzo zmęczeni i w ogóle nie wiem, jak nam się udało przejechać właściwie całą noc, bo o której my tutaj stanęliśmy? 5, 6, coś takiego, nie? 6 nawet. Bo chcieliśmy zdążyć wjechać do Włoch, zanim właśnie skończy nam się ważność testów. Ale nic nie było, spadła ci chusteczka. Nikt nic nie sprawdzał. Tak wszyscy nas straszyli, że będą jakieś kontrole, że testy. Jedyne co, to testy były sprawdzane na wjeździe do promu. Na prom. Właśnie na prom. I to było tyle, także... Strach ma wielkie oczy. Tutaj wioseczka taka spokojna. Wczoraj przejeżdżaliśmy, widzieliśmy różne małe hotele. Wyglądały, jakby były zamknięte. Parkingi były puste. Więc nie wiem, czy jeszcze ludzie nie przyjechali, czy pojechali, czy w ogóle nikogo tutaj nie będzie. No to jeszcze wam pokażę piękne tutaj widoki. Tutaj fajnie mają domek. Tutaj tak mieszkać to... A tam jest lodowisko. Widziałam, że właśnie jeżdżą sobie na łyżwach. No, spokojnie już dzisiaj tutaj właśnie stoimy. To już przyszedł taki dziadek na spacerek o laseczce. Już się pytał, skąd jesteśmy. Podszedł blisko. Ja się odsuwam. Mówię, kurczę. Czy taki zwyczaj jest, że u nas to ludzie w odstępach dwumetrowych ze sobą rozmawiają. A tutaj dziadek się pytał po niemiecku. Więc to śnieżek. Dobra, to co? Odzywamy się. A, jeszcze teraz będziemy szukać apteki, bo Alex z racji tego, że jest niezaszczepiony, no musi mieć test, żeby wejść na kolejkę linową. Ale jeszcze właśnie musimy się... Mówiliśmy się w zasadzie tego dziada w hotelu z syna. No właśnie, co potrzebne jest. Potrzebne? Może jak tam, a tam nie będzie? No nie wiem, no trzeba tam pojechać i zobaczyć. Nie wiem, czy tam będzie. Nie będzie. Jakiś punkt. No na pewno mi się wydało. Właśnie sobie pomyślałam, że tam pojedziemy. Zobaczymy, czy tam na dole będzie ktoś może z hotelu.
Jak to w ogóle wygląda? Ja bym zrobiłbyś mu i tak? Jak tam nie będzie, to nie będziemy mieć czasu powrócić. No dobra. No wydaje mi się, że tak czy siak będzie potrzebował, nie? Nie wiadomo jak to będzie, a lepiej niech ma, może nawet na początku. Gotowy na kolejny test? Koronę? Przez jak dziewczynka idzie, jest odporna, ma tylko krótkie dżinsy, łydki jej wystają, nie jest jej zimno, a nam? Wczoraj tutaj chyba było z minus 9. W ogóle nie jest w czapce. Nie ma czapki, idzie sobie, jak ty w Anglii chodzi, ty też tylko, nawet kurtki ty nie nosisz. A wczoraj jak stanęliśmy, chyba było minus 9, ja tu wyszłam w leginsach, myślałam, że zamarznę na miejscu. Ale takie fajne, mroźne powietrze jest. Dobra, już nie gadam, pogadam. Później, tak, co? Gadam głupoty? No wiesz co? Podjechaliśmy tutaj do apteki w pierwszej miejscowości i Anita właśnie czeka z Aleksem na wyniki testu, ponieważ niezaszczepione dzieci muszą się testować co 2 dni. Nie wiostrze. Taka mała miejscowość włoska, w tle góry, że coś będzie widać przez nasze brudne szyby. Tu jest taki piękny zamek na skalę. Ja nie wiem jak to... O, prawie jak nasz hotel na górze. A tutaj była rzeczka. Teraz idziemy do hotelu. Zostały nam 33 minutki. Jeszcze po drodze wstąpiliśmy do apteki. Pokazywałem was. Tak, pokazywałeś nas i mówiłeś, po co tam poszliśmy, no to dobrze. To już wiecie, nie będę się powtarzać. O, tutaj zobacz, jest kolejna apteka. Co z wynikami może? No z wynikami, no to czekamy godzinę i pani, poprosiłam panią właściwie, bo pani powiedziała, że wyniki będą przesłane SMS-em i trzeba wejść na tego SMS-a, gdzieś tam się zalogować i tam będą dostępne, ale może być problem, bo tu wszystko, nawet ten formularz, który wypełniałam, był w języku niemieckim i włoskim. I sobie tak pomyślałam, że mogę mieć problem tam z wypełnianiem i dostaniem się do tych wyników, więc pytałam, czy mogą być wyniki na maila, normalnie w PDF-ie. Pani mówiła, że tak, ale znowu ta babeczka, która pobierała próbkę, to nie wiem, czy będzie o tym wiedziała. Bo tam z tego, co się orientowałam, to jedna pani, taka starsza, właśnie pobiera próbki i tam w pokoiku na laptopie wysyła te wyniki. Koszt 8 euro takiego testu i niezaszczepione dziecko musi taki test powtarzać co 2 dni. Tak, tutaj ładne domy budują, taki domek kupić tutaj w górach. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, czy rzeczywiście będą sprawdzać to przy wejściu do hotelu, ale też kolejka linowa. O, tam też z daleka widać jakiś kościółek. Na skalę, a tam z daleka już śnieg na szczytach. Też jakieś przebudowy robią, nie? Bo tutaj... No, co chwilę coś tam. Coś tutaj jest remontowane, więc o. 31 minutek nam zostało. Zachwycamy się kolejnymi krajobrazami. Wielki zakręt. Trochę szyba jest brudna. Żeby tutaj się
dobrze rozglądać, ale o tyle co można to nagramy. Bardzo jest spokojnie. Pamiętasz jak, gdzie to jechaliśmy? To chyba było we Francji. Jak jechaliśmy do hotelu, było taka droga, była zawalona. A teraz nie wiem dlaczego, czy dlatego, że święta, czy dlatego, że pandemia, ale może wszyscy są. Nie, bo... O, teraz. Wow, jeszcze to słoneczko tam się przebija. Może tak. Wszyscy przyjadą. Po świętach na Sylwestra, co? Jak my oryginalnie mieliśmy od niedzieli. Mhm. Wanik daje radę pod górę, ale... Ciężko. Ciężko. Ma dzisiaj ciężki dzień. Ciężki dzień jest wczoraj. A, za nami ktoś już jest. O, i te domki. Widać. Śliczne. Wjeżdżamy coraz wyżej. Coraz wyżej. Uderzam obiektywem. O, tutaj też jakie ładne teraz z góry widać. Dotarliśmy do pokoju, gdzie pomału tutaj wypakowujemy. Robimy wigilię. Tutaj jest panoramic view window. Po prostu widok jest jak z pocztówki, jak z bajki. Widok mamy dookoła na szczyty gór. I teraz pokażę tu nasz pokój. Pokój powiem, nie jest myślałam, za duży. Że będzie bardziej nowoczesny. A ja czytałem już opinie, oglądałem parę filmików, więc ten standard odpowiada tym, więc tak? Nie jestem zdziwiony. Trzygwiazdkowy hotel, więc nie należy tu się spodziewać jakichś fajerwerków. I tak szybko ładnie. Mamy telewizorek. Mamy łazieneczkę, mamy podwójne wyrko, szafa. Ale w głowach nam się kręci. Tutaj jest wieszaczek, przedpokoik mały i łazieneczka. Tak, z przodu może też spokojnie być wydawał, bo nie. Widok na pokój. No. Teraz musimy jeszcze zjechać na dół do samochodu po resztę rzeczy. Już takich ostatecznych, bo do drugiej 30 mamy kolejka. O drugiej 30, więc lecimy. A jeszcze musimy na Wigilię rzeczy przynieść, bo mamy trochę jedzenia na Wigilię, nie? Wow, tutaj mam strach. Tam na dole jest miasteczko, gdzie stoi nasz wanik. Oddziela mnie tylko kawał barierki od przepaści. Kilometr w dół. Tam jest droga, którą przyjechaliśmy. I tam jest miasteczko Maso Corto. Bo jak się to nazywa? Kurzas. Jakoś tak. Chyba 15
za 15, za minutę. Known fact, yeah, I know that.